www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Jarowicz powinien być sprawdzony, co on robił na tej Nowej Zelandii, skąd miał te pieniądze. Podobno potem jakimiś domami handlował w Krakowie i z tego miał. Na skąd miał 80 milionów nagle na Rzeczpospolitą, a teraz jest niegrzeczny wobec nas. Ja też sobie teraz odpowiadam mu, tak jak on mówi do nas, że my jesteśmy głupki, że nie mamy helu czy tlenu w głowie. On ma... Że hel nie wyparował z jemu wyparowało wszystko, te pieniądze, które być może nie są jego, wyparowały mu, bo Rzeczpospolita padła już prawie, jest dużo mniejsze zainteresowanie. Przecież to jest ważna gazeta, należałoby, chociaż jest jedyna, prawda, bo reszta jest w rękach niemieckich, Springer i Presse ma prawie całą prasę, no to jest problem. A Hajdarowicz, gdyby był, nie wiem, tak jak nazwisko, nie jest złe, nie? Hajdarowicz, prawda, fajnie się nazywa, ale to co robi, no i się obrusza na nas. Dostał hienę, słusznie, dlatego że nie troszczył się o własnych dziennikarzy. No właśnie o takiego gmyza, no ale gmyz jest mądry, świetnie, erudyta, przecież teraz widać dopiero dzięki telewizji Republika, która idzie jak burza w ogóle, prawda? W ogóle nie warto oglądać telewizji żadnej, tylko Republikę, naprawdę. No.